Nazywany jest pancerną stolicą Polski. Słynie z pięknego XIII-wiecznego zamku książąt piastowskich i niezwykłej biblioteki ze sklepieniem szeptanym. Czy ktoś z Państwa wie, gdzie dziś dotarliśmy? To Żagań, Wrota Lubuskie, miasto położone nad Bobrem i Kwisą. Dzień dobry. Miejsce, gdzie łączą się nurty rzek Bobru i Kwisy, jest wyjątkowo piękne i tajemnicze. Wydarzenia, które miały miejsce w średniowieczu, a rozegrały się na wysokim, urwistym brzegu Bobru, były tworzywem do licznych legend i opowieści. Według legendy Żagań został założony około 700 roku przez księżniczkę Żagannę, która była córką Wandy, a wnuczką króla Kraka. Dziś jej imię nosi jedna z głównych ulic w mieście. Pierwsza historyczna wzmianka o Żaganiu jako grodzie kasztelańskim pochodzi z 23 maja 1202 roku. Gród strzegł przeprawy, przez którą szedł Niski Trakt, ważny szlak handlowy łączący Wielkopolskę z południowymi Niemcami. W 1627 roku cesarz Austrii Ferdynand II Habsburg sprzedał księstwo dowódcy swoich wojsk Albrechtowi Wallensteinowi. Za jego rządów miasto bardzo się rozwinęło. To był złoty czas dla Żagania. Pałac piękniał, biblioteka augustiańska ściągała uczonych z całej Europy. Bywali tu celebryci, na przykład takie sławy jak Franciszek Liszt czy Honoriusz Balzac. Znajdujemy się w gabinecie Albrechta Wallensteina i to jest właśnie ten widok, dla którego zburzył 70 domów mieszczańskich. Sam Albrecht Wallenstein wisi tutaj na ścianie i patrzy na nas. Pałac został wzniesiony na miejscu średniowiecznego zamku Piastów z przełomu XIII i XIV wieku, a dokładnie 3 metry wyżej. Z inicjatywy Albrechta Wallensteina rozpoczęła się budowa rezydencji obronno-reprezentacyjnej, którą zaprojektował Vincenty Boccaccio. Budowę na 40 lat przerwała śmierć księcia, który został zamordowany w 1643 roku w mieście Heb. Książę został zamordowany przez kogo i z jakiego powodu? Książę został zamordowany ze względu na swoją bardzo kontrowersyjną działalność w trakcie wojny 30-letniej, tak? Jego wszystkie przewinienia w końcu go dogoniły, tak? Że niestety mówimy tutaj o dość nieprzyjemnym końcu księcia. Mimo tego, że przez wielu był ceniony, to przez dużo większą ilość ludzi był znienawidzony. Maszkarony to jedna z tajemnic pałacu. Jest ich 197, każda twarz jest inna. Jak głosi legenda, twórca załamany liczbą maszkaronów do wykonania sprzedał swoją duszę diabłu w zamian za natchnienie. Zły duch pozował mu przez wiele lat, przybierając coraz to inne twarze, aż w końcu pokazał mu swoją własną i artysta z przerażenia zmarł. Dlatego jeden z maszkaronów jest niedokończony. W latach 1842-1862, za czasów panowania księżnej Doroty de Talleyrand-Périgord, najmłodszej córki Birona, Żagań stał się ważnym ośrodkiem życia kulturalnego i politycznego o znaczeniu ponadregionalnym. Księżna zmarła w Żaganiu. Pochowano ją w kościele Świętego Krzyża. Jej serce, złożone w srebrnym pucharze, zaginęło bez wieści w latach 70. ubiegłego wieku. Ona tutaj rządziła w latach od 1845 roku i w tym to okresie księstwo stało się niepodległym państwem. Na zasadach autonomii przetrwało właściwie do roku 1963, kiedy to Gomułka odkupił je od Francuzów. A za nami mamy również kielich, w którym po śmierci Doroty zostało złożone jej serce. Niestety po wojnie, kiedy wkroczyli do Żagania Rosjanie, kielich zaginął. I po latach udało się go odnaleźć, no ale już bez zawartości.
A czy wiadomo, co się stało z sercem księżnej Doroty? Niestety do końca nie wiemy. Prawdopodobnie przechowywane w nieodpowiednich warunkach obkurczyło się i albo wypadło, albo ktoś je wyjął. No, szczegółów no, niestety nie znamy. A teraz zapraszam do sali purpurowej. Tutaj w czasach Piotra Birona i jego córek przyjmowano dygnitarzy. Także proszę. Tak, sprawdzam, czy jest tak wygodnie. Jest wygodnie. Cudownie. W tej sali między innymi toczyły się negocjacje do Kongresu Wiedeńskiego, który podpisano w Wiedniu, ale wszystkie ustalenia praktycznie toczyły się tutaj właśnie w tym pomieszczeniu. Został on podpisany przez Rosję, Francję, Niemcy i Austrię. To sala kryształowa, w której 200 lat temu był teatr dla gości pałacu. A co dzieje się tu dziś? A dzisiaj odbywają się tutaj najważniejsze wydarzenia w mieście. W parku pałacowym zatrzymał nas przepiękny platan. Ciekawe, kto go tu posadził. Obecność platanów w tym parku jest wynikiem prac Piotra Birona i jego czterech córek. Wtedy to właśnie pojawiły się te piękne drzewa. Między innymi cztery platany na dziedzińcu pałacowym noszące imiona tychże córek, czyli Wilhelmina, Paulina, Joanna i Dorota. Park ma 85 hektarów, więc jest tu wiele wyjątkowych rzeczy. Do II wojny światowej było tutaj 12 założeń pałacowych. No, do naszych czasów zostały tylko 4, czyli to jest baszta, jest to młynówka, jest to dom ogrodnika i oczywiście pałac książęcy. No i z pewnością jest to doskonałe miejsce na spacer. Tak, przepiękne. Żagań nazywany jest pancernym miastem, bo od zawsze stacjonowały tu wojska. I w Żaganiu wojska wciąż są. Tak, od drugiej połowy XIX wieku, można powiedzieć, wojska stacjonują w Żaganiu. Nie bez kozery jest to miasto nazywane pancerną stolicą Polski. Historia garnizonu sięga drugiej połowy XIX wieku, kiedy to jeszcze wojska pruskie stacjonowały w tym kompleksie koszarowym. Później mieliśmy tu wojska Wehrmachtu, wojska Armii Czerwonej i w końcu od czerwca 1948 roku swoje stacjonowanie rozpoczęły do Wojska Polskie. No i też mamy rok 2017, kiedy wylądowali tu Amerykanie. Tak, w tymże kompleksie mamy również żołnierzy pancernej brygadowej grupy bojowej. Jest to już trzecia rotacja pododdziałów amerykańskich rozlokowanych w garnizonach pancernej stolicy Polski Żagania. Są oni widoczni na poligonach w Świętoszowie, w Żaganiu, jak również w Bolesławcu. W Żaganiu jest też poligon największy w tej części Polski. Mamy to, co dla żołnierza jest najbardziej przydatne, czyli koszarowe place ćwiczeń, poligony. Wystarczy wyjść za bramę, przejechać kilka kilometrów i jesteśmy na poligonie. Jednym z większych w Polsce. Czyli mieszkańcy Żagania mogą się czuć bezpiecznie? Mieszkańcy Żagania na pewno czują się tutaj bezpieczni. Nie tylko w Sylwestra słyszą wystrzały. Ten stary klasztor Augustianów i zabudowania wokół w 2011 roku zostały uznane za pomnik historii. To właśnie tutaj znajduje się tajemnicze sklepienie szeptane. Tym przepięknym korytarzem zbliżamy się do Biblioteki Augustiańskiej. To sklepienie jest tak zbudowane, że osoba stojąca w jednym rogu pomieszczenia może szeptem rozmawiać ze sobą stojącą po przeciwnej stronie, a pozostali nie będą tego słyszeć. Zaraz to sprawdzimy. Ukryte skarby w Żaganiu to niezła przygoda. Słychać mnie? O tej bibliotece mówi się w kategorii cudu. Dlaczego? No tak, bo cudem jest to, że ona w ogóle do dnia dzisiejszego się zachowała. No w średniowieczu takich bibliotek mieliśmy tyle, ile było zakonów, ale do dnia dzisiejszego ich nie ma. A my mamy to szczęście, że ona istnieje i to jeszcze do tego w oryginalnym,
XVIII-wiecznym wyposażeniu, bo te regały i wystrój malarski tej biblioteki właśnie z tego okresu pochodzi. Natomiast też możemy się tu szczycić ogromnym księgozbiorem. W tej bibliotece pod koniec XV wieku było około 800 rękopisów i około 250 inkunabułów. Na ówczesne czasy takich bibliotek w Europie z księgozbiorem, który liczył powyżej 1000 tomów, było w granicach 10. I jedna z nich właśnie była tutaj u kanoników. Powstały w XIII wieku jest najważniejszym elementem historycznego założenia Żagania. Spośród trzech klasztorów istniejących w średniowieczu na terenie historycznego Śląska jest jedynym, który przetrwał czasy reformacji, będąc aż do pruskiej sekularyzacji na początku XIX wieku ważnym ośrodkiem nie tylko religijnym, ale także naukowym i oświatowym, promieniującym na całe księstwo żagańskie. Ten kościół, kościół Najświętszej Marii i Panny, jest najpiękniejszym i największym kościołem od Wrocławia do Szczecina, od Poznania do Berlina. W kościele bardzo pięknie prezentują się stalle z 1695 roku oraz XVI-wieczny ołtarz Świętej Trójcy. W świątyni znajduje się także gotycki sarkofag księcia głogowsko-żagańskiego Henryka IV. No i później mamy kolejnych piastów. Jest ich pochowanych tutaj aż 5 pokoleń pod kryptą znajdującą się w prezbiterium kościoła. Natomiast cały wystrój tego kościoła pochodzi z przełomu XVII-XVIII wieku i można powiedzieć, że to jest swoista galeria malarstwa i rzeźby okresu baroku. Cenną rzeczą, którą się tutaj chwalimy, to są organy XVIII-wieczne, zrobione według projektu Kaspariniego. I na tych organach w 1857 roku grał Franciszek Liszt. A to słynny astronom związany z Żaganiem, Johannes Kepler. Na czym polegała wielkość Johannesa Keplera? Johannes Kepler był wybitnym astronomem już za swoich czasów, wybitnym matematykiem i wynalazcą, odkrywcą. Dzięki matematyce zmienił diametralnie astronomię, a w zasadzie ją stworzył. Odkrył prawa, które do dzisiaj poprawnie opisują ruch wszystkich ciał niebieskich we Wszechświecie. A jakie były jego związki z Żaganiem? Musimy pamiętać, że czasy Johannesa Keplera to głównie wojna 30-letnia. Kepler dotarł do Żagania dzięki Wallensteinowi, który dał mu tutaj schronienie. Nie dał mu on bez przyczyny tego schronienia. Kepler stawiał mu bardzo trafne horoskopy. Dano mu budynek, gdzie mógł prowadzić badania, obserwacje. Dano przede wszystkim ochronę. To tu, po śmierci uczonego, ukazało się drukiem jego dzieło Sen, czyli dzieło pośmiertne o astronomii księżycowej, uznawane przez wielu za pierwszą na świecie książkę z rodzaju science fiction. Pora na słynną ucieczkę. Opowiada o niej głośny przed laty film zatytułowany Wielka Ucieczka z brawurowymi rolami Stevie'ego McQueena i Charlesa Bronsona. A wszystko działo się tu, w Żaganiu. W czasie II wojny światowej w Żaganiu znajdował się zespół niemieckich obozów dla jeńców wojennych. Jednym z nich był Stalag Luft III, przeznaczony dla lotników alianckich. To był jeden z największych obozów jeńckich wybudowanych przez Luftwaffe, czyli przez lotnictwo niemieckie, i był przeznaczony dla lotników alianckich zestrzelonych podczas II wojny światowej nad głównie Europą Zachodnią. Przebywali w nim lotnicy ze Stanów Zjednoczonych. To jest grupa prawie 7000 oficerów amerykańskich, lotnictwa amerykańskiego i około 3-3,5 tysiąca lotników RAF-u. Włącznie z lotnikami słynnego dywizjonu 303, którzy byli tutaj w Żaganiu i byli zaangażowani w przygotowania do ucieczki. Z
Znajdujemy się w miejscu, gdzie stał drewniany barak numer 104, w którym znajdowało się wejście do tunelu. To wejście było ukryte w fundamencie. Fragment takiego fundamentu zachował się tutaj w tym miejscu. To była ceglana konstrukcja, to był fundament ceglano-betonowy, w którym jeńcy drążyli tunel. Na tym fundamencie stał komin oraz piec. Jeńcy zdejmowali ten piecyk i przebijali się przez fundament, co było najgorszym pierwszym fragmentem kopania tunelu. Szyb wejściowy do tunelu miał prawie 9 metrów głębokości. Taki tunel się zawala, on się obsypuje. Dlatego na całej długości tego tunelu trzeba było stosować zabezpieczenie drewniane. Do tego wykorzystywano deski wyciągane z prycz, z łóżek, te deski podtrzymujące materac. W tunelu były zainstalowane specjalne wagoniki. Drewniane wagoniki, jeńcy leżąc płasko na tym wagoniku po prostu zostali holowani wzdłuż całej konstrukcji. Pokonanie jednej osobie tego całego tunelu zajmowało ponad 15 minut i to było o wiele, wiele za dużo niż zaplanowali. W tym miejscu znajduje się wyjście z tunelu, to tędy właśnie jeńcy uciekali. Tak, to jest wyjście z tunelu Chary. On taki kryptonim otrzymał podczas prac przygotowawczych. To jest dokładnie miejsce, z którego się wydostawali przez całą noc. Jak wyglądały prace nad budową tego tunelu i jak długo trwały? W te przygotowania było zaangażowanych prawie 600 ludzi. I to nie tylko ci, którzy kopali ten tunel, czyli ci, którzy wykonywali tę najgorszą robotę, ale także ci, którzy roznosili ten piasek, który trzeba było w jakiś sposób ukryć przed wartownikami. Ci, którzy przygotowywali ubrania cywilne z przerobionych mundurów, czy też grupa fałszerzy, która przygotowywała fałszywe dokumenty tożsamości, przepustki, karty urlopowe, którymi mieli się posługiwać podczas ucieczki. Olbrzymie zaangażowanie, rok pracy, bo przekopanie całej tej konstrukcji, 110 metrów długości, 9 metrów głębokości, system wentylacyjny, oświetlenie, to jest wszystko rok pracy prawie 600 ludzi, którzy byli zaangażowani. Ucieczka zakończyła się tragicznie. Zaplanowanych 200 osób z tunelu wydostało się zaledwie 76, z czego jedynie trójce udało się przedostać do Wielkiej Brytanii. Do czasu wielkiej ucieczki jedyną karą za ewentualną próbę ucieczki z obozu była kara 14-dniowego aresztu. Po wielkiej ucieczce pada słynny Sagan Befehl, czyli rozkaz żagański wydany osobiście przez Hitlera, na mocy którego 50 uczestników zostało rozstrzelanych przez gestapo. To była zbrodnia wojenna, to było naruszenie konwencji genewskiej, to było morderstwo, to było zabicie jeńców wojennych. Na tablicach znajdują się nazwiska jeńców. Dlaczego one są w różnych kolorach? Zaznaczyliśmy trójkę tych, którzy faktycznie przedostali się do Wielkiej Brytanii, pomalowani na zielono właśnie. Czarnym kolorem namalowaliśmy 50 nazwisk tych, którzy zostali rozstrzelani. Jeszcze znajdują się nazwiska niebieskie uciekinierów, którzy zostali schwytani, ale zostali ocaleni i zostali przewiezieni z powrotem do obozu. Byli tutaj też Polacy. Tak, Polacy aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach do całej operacji, stąd też znaleźli się na liście uciekinierów. Nieszczęściem było to, że rzeczywiście ta szóstka Polaków, sześciu Polaków uczestniczyło w ucieczce, znalazła się na tej liście 50 rozstrzelanych, przy czym w baraku w kolejce czekało ich jeszcze więcej. Także tej szóstce, której udało się wydostać, niestety ta szóstka znalazła się na tej tragicznej liście rozstrzelanych 50. Jesteśmy w tym miejscu, bo na zakończenie mamy dla Państwa niespodziankę. Pałac na wulkanie. Kilometr od budynku znaleziono tajemniczą mapę. Czy tajemnicza mapa istnieje? Istnieje. Mamy mapę z XVIII wieku, która bardzo dokładnie pokazuje te tereny. Pokazuje też miejsce, na którym się znajdujemy, i na tej mapie jest zaznaczona nieruchomość, ale nie jako pałac, tylko jako wieża obronna, wieża rycerska.
pałac wygląda na niezwykle tajemniczy. Czy są w nim skarby i czy pan sam próbował je znaleźć? W pałacu w 1813 roku znajdował się szpital dla oficerów francuskich. Napoleon cofał się tędy, idąc dalej na Zgorzelec i Drezno. I legenda jest taka, że von Neumannowie znaleźli w 1814 roku kasę pułkową. I dzięki temu nastąpił bardzo szybko rozkwit ich majątków. Czy tak było? Nie wiemy, ale tej kasy pułkowej, która podobno tutaj była zakopana, wiem, że szukały pokolenia i właścicieli, i ludzie ciągle tutaj chodzą z detektorami, wykrywaczami metalu i próbują coś znaleźć. Wiemy, że w tej okolicy też jest wulkan. No, ten wulkan jest dokładnie od tego miejsca, w którym stoimy, czyli od pałacu w odległości 400 metrów. To jest pierwszy wulkan, który ciągnie się w stronę Kotliny Jeleniogórskiej. I na tym wulkanie, jak się okazuje, była założona na początku XVIII wieku winnica. I teraz winnica też jest, tylko w innym miejscu. Przy każdej winorośli posadzony jest krzak róży. Po co? Kochamy róże, ale te róże tutaj rosną nie dlatego, że są piękne, tylko dlatego, że jeżeli pojawiają się grzyby i choroby, to pierwszy atak następuje i co widać na różach. Czyli zanim ta choroba i grzyb wejdzie na winnicę, to pierwsza jest na róży i wtedy widzimy, że coś się zaczyna niebezpiecznego dziać. Musimy zareagować. Udaje się. Jeżeli ktoś z Państwa nie wierzył, że w Polsce są piękne winnice, to proszę zobaczyć. Żagań i jego okolice to kolejne miejsce, które udowadnia nam, jak bogata w skarby, historię i piękno natury jest Polska. To trzeba zobaczyć.